20 września o godzinie 17 odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące naboru do tegorocznego naboru na zajęcia grupy filmowej w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy pasjonują się sztuką filmową, którzy kochają kino i którzy przede wszystkim chcieliby zobaczyć, jak to kino wygląda od kuchni, ale również chcieliby w tej kuchni uczestniczyć. Na zajęciach filmowych przez cały rok młodzież, która uczestniczy na zajęcia, pracuje nad tym, jak stworzyć film w miarę profesjonalnych warunkach. Uczymy się robienia filmów od podstaw, od pisania scenariusza, od realizacji zdjęć do montażu filmowego, a nawet do produkcji filmów, do koordynowania grupą, koordynowania prac podczas realizacji filmowej. No i troszeczkę też mówimy o tym, w jaki sposób można za niewielkie pieniądze stworzyć już jakiś film. Grupa działa od roku 2013. Jednym z takich większych projektów grupy to był film Legenda o dwóch młynarzach, który Państwo już mieli okazję zobaczyć tutaj w ramach Kuriera Pionkowskiego. No, film jest dostępny w internecie, ale również powstało mnóstwo mniejszych produkcji autorstwa naszych warsztatowiczów. Część z tych filmów Państwo zobaczycie zaraz po naszym nagraniu. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Zachęcam wszystkich chętnych. Naszym minimalnym wymogiem to minimum, to jest ukończone 12 lat. Tak? Także zapraszamy i młodzież, i zapraszamy dużo, dużo starszych. Działajmy! Nie chcesz piciu, nie bierzesz? No, nie mam cię mykawka. Idź tam, pojmy. Idzie myśluk. Dobry piwo. I wiesz to. Połóż się. Bojam cię. Tati? Julcia, rozebrać ci ten swetereczek. Julcia, Lujcia! Halo, halo. Julcia!
sama. Ona sama. Ja bym ją bujał. Chodź, Julcia, chodź. Siadaj. Chodź, Julcia, Julcia już nie ma tu siły, zobacz. To usiądźcie sobie tutaj. Chodź, Julcia, usiądź tutaj, chodź. Julcia! Tam. Julcia! Zobacz, Julcia, o tak będziesz sobie siedziała. Halo? Chodź. Chodź, Julka, zobacz. Julcia! Julka! Co, tatuś? Nie. I dany wiec. A teraz poproszę rakietę. Co za hałas? Tak, słucham? Muszę powiedzieć szczerze, że ta myśl, by zostać strażakiem, kiełkowała już od wczesnej młodości, bo w rodzinie miałem tradycje pożarnicze. Mój dziadek tutaj w murach jednostki pionkowskiej przesłużył 28 lat. Później gdzieś oczywiście zaszczepił we mnie tę miłość do pożarnictwa. Na pewno w kolejnych latach, kiedy już byłem starszy, trafiłem do OSP i to był taki
bodziec, kiedy mogłem dzięki temu zrozumieć, że tak naprawdę to chcę być strażakiem i chcę być w tym gronie pożarników. W piątkach mamy około 500 zdarzeń rocznie. Z tego połowa to miejscowe zagrożenia i druga połowa to pożary. Jeżeli chodzi o pożary, to są różne w zależności od pory roku. Na wiosnę mamy dużo pożarów traw. Latem, ze względu na to, że mamy duży obszar leśny w swoim terenie, to jest dużo pożarów lasów. Natomiast jesień i zima to pożary w budynkach mieszkalnych, a także pożary piwne. No, no nie wolno straży i innych służb wzywać do akcji, które są nieuzasadnione i fałszywe. Jeżeli jest wezwanie w złej wierze, jest to po prostu karalne. Nie wolno tego robić, bo w tym czasie może być rzeczywista akcja, gdzie ludzie potrzebują pomocy i nie będziemy mogli tej pomocy im udzielić, jeżeli wyjedziemy do fałszywego wyjazdu. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, to najczęściej jest to ratownictwo techniczne, a więc wypadki, kolizje drogowe. Mamy też zadania z zakresu ratownictwa chemicznego, a więc usuwanie, neutralizacja substancji chemicznych, a także ratownictwo medyczne, czyli udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym. Warto też, to realizujemy przez cały rok. Natomiast warto też wspomnieć o okresie jesienno-zimowym, kiedy bardzo niebezpieczny jest tlenek węgla. Nasza jednostka współpracuje z innymi strażami pożarnymi, to znaczy współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną i z Państwową Strażą Pożarną. Z Ochotniczą Strażą Pożarną współpracujemy na terenie naszej gminy i tej gmin sąsiadujących. To jest najczęściej przy pożarach, przy jakichś mniejszych akcjach, miejscowych zagrożeniach. Natomiast przy większych zdarzeniach potrzebujemy dodatkowych sił i środków z Państwowej Straży Pożarnej i wtedy tutaj nam pomagają zastępy ze specjalistycznych grup. Grup ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodonurkowego, a także ratownictwa chemicznego i technicznego z sąsiadujących powiatów, a także z całego województwa. Straż pożarna nie tylko wyjeżdża do pożarów, to również wypadki, to również zdarzenia chemiczno-ekologiczne. I nigdy nie ma dwóch takich samych akcji. Zawsze wyjeżdżamy i nigdy nie wiadomo, do czego się jedzie tak naprawdę. Trudno powiedzieć w tej chwili, czy kiedykolwiek taka chwila była. Myślę, że z perspektywy tych kilku lat w służbie tutaj zawodowej mogę stwierdzić, że takich chwil nie było. Na pewno są gorsze lub lepsze momenty w służbie i na pewno jest tak, że czasami z uśmiechem stąd wychodzimy, czasami mamy gorsze czy lepsze humory, ale na pewno trzeba z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że zmiana jest kolektywem i zarówno wśród kolegów na zmianie, jak i wśród dowódców wyższego szczebla na pewno strażak zarówno z młodszym stażem czy starszym może znaleźć oparcie i jest to podstawa naszej tutaj strażackiej egzystencji.
Dlatego nigdy przez moją głowę nie przewinęła się taka myśl, że to był błąd. Nigdy nie wiadomo, do czego się jedzie tak naprawdę. I myślę, że jest niebezpieczna. No i trzeba uważać przede wszystkim. Bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Pamiętasz mnie? 5 lat temu, sklep jubilera, mówi ci to coś? Nie możesz mi o to winić. Jak nie ciebie, to kogo? Wciągnąłeś go w to, a później miałeś go w dupie. Myślałeś, że zapomnę? Myślisz, że przywrócisz mu życie? Twój mąż dobrze wiedział, w co się pakuje. Nie miał wyboru. Nigdy nie zapomniałem. Ciągle pamiętam dzień, w którym go zabili. To nic nie zmienia. Twoja głupota... Po cholerę to roztrząsasz! Po tylu pieprzonych latach! Myślisz, że teraz to coś zmieni? Znowu jestem głodny. Mamo, już jadłem kolację. Co?
nowy reżyser na plan. People,